kolejny film na temat, jaki prosiliście, czyli o podskokach w tenisie stołowym. Nie o podskokach jak zając, że się kica, tylko chodzi o konkretnie podskok, szczególnie przy ścinaniu. Czyli na pewno nieraz widzicie, że przeciwnik odbił nam piłkę dosyć wysokim łukiem, no bo praktycznie tylko do tego czegoś niektórzy wyskakują. I osoba, która chce ją ściąć, podskakuje, żeby ją z większej patelni walnąć. Czy to jest dobre? I tutaj na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy tak stosować, czy nie. Na pewno na jakichś tam bardzo wysokich ligach nie widzicie, żeby ktoś tam jakoś specjalnie podskakiwał, ale też i zazwyczaj nie widzicie, aby ktoś specjalnie puszczał piłki świecą tak do góry. Przy podskokach pamiętajmy o jednej rzeczy, która jest niedobra dla gracza, mianowicie to, że jeżeli oderwiecie te nogi własne od ziemi, no to jeżeli wam piłka, bo wiadomo, czasami może nagle zacząć dziwnie skręcać, dziwnie rotować, no to jak już oderwaliście nogi od ziemi, to ciężko wam będzie tutaj się wycentrować na tą piłkę. Ciężko wam będzie także ten punkt równowagi trzymać, żebyście całkowicie mieli kontrolę, jak uderzycie tą piłkę. Pamiętajcie, że jeżeli ktoś wam walnął tą piłkę i ona leci do was świecą i ona się odbije od tego stołu, no to możecie poczekać albo, żeby ona spokojnie ponownie opadała na dogodną dla was wysokość i wtedy ją przywalić, albo od razu piłka jak spada na wasz blat i wiecie, bo jak świecą leci, to zazwyczaj będziecie wiedzieli, w którym punkcie stołu uderzy, od razu ją przyblokować i przygasić piłkę, aby poleciała przygaszona na przeciwnika blat stołu. Oczywiście takie piłki, że ktoś wam z daleka puszcza te świece i wy sobie podskakujecie i tak walicie, to może być pokazowe jakieś, ale czy to jest skuteczne? Tak mi się wydaje, że jeżeli chcecie grać na punkty i zdobyć punkty, jest jakaś gra konkretna, no to jak najbardziej powinniście wtedy tą piłkę nie tyle ścinać przeciwnikowi, bo przecież on będzie czekał tylko na tą piłkę, aż wy zetniecie ten długi lot piłki do niego, on sobie spokojnie znowu ją odbije, albo zacznie ją atakować tą piłką, wtedy skracać dystans. Moim zdaniem, zamiast tego odrywania się od ziemi, podskoków, dościnania tej piłki, albo lepiej by było na nią poczekać, aby ona odpadła na taką wysokość, aby można było tą piłkę bardziej płasko zamontować, typowym topspinem przykładowo, albo z jakiegoś podcięcia. Albo drugi sposób, jeżeli wiecie już, gdzie ta piłka spadnie na stół, to nie czekać, aż ona będzie miała ten wysokie odbicie, zanim tam spadnie, tylko od razu nastawić rakietkę do bloku, żeby ona miała krótki lot za siatkę od strony przeciwnika i wtedy przeciwnik będzie musiał sam się spieszyć do tej piłki, a nie będzie czekał na gotową od nas piłkę. Moim zdaniem, jeżeli ktoś wam z daleka puszcza wysoką piłkę, to nie starajcie się jej tam znowu mu przycinać mocno, tylko róbcie pozory do tego momentu, aż on nie będzie, znaczy aż ten przeciwnik będzie czekał w tym samym miejscu na tą piłkę. A gdy dojdzie już ten punkt wasz uderzenia, to albo starajcie się skrócić maksymalnie tą piłkę, żeby zaraz za siatką spadła, żeby przeciwnik ewentualnie do niej nie dobiegł. Albo pozorujcie skrót tej piłki i wtedy, jak będzie na dogodnej dla was wysokości, przywalcie mocnego topspina szybkiego w jakiś róg. Po prostu utrudniajcie grę przeciwnikowi, a nie jak on wam puszcza świeczki cały czas, no to jemu się oddaje takie świeczki, na które on będzie tylko, oddaje mu się tam ścięcia, na które on tylko będzie czekał. I przy podskokach oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli się oderwiecie, no to na pewno tracicie ten punkt równowagi. Wy się oderwiecie, zetniecie i jak opadacie na ziemię i ta piłka, ten przeciwnik skróci dystans do tej piłki, no to wy w tej chwili, kiedy opadliście, jesteście tacy troszkę rozregulowani. Nagle wam walnie jakiś róg z bliskiego dystansu szybką piłkę i tutaj macie duże prawdopodobieństwo, że takiej piłki nie dacie rady odebrać. Dlatego moim zdaniem tak naprawdę te podskoki powinniśmy sobie darować. Jeżeli gramy na punkty, to lepiej od razu albo przyblokować szybko piłkę, żeby miała krótki lot, albo ściąć ją z dobrej, jakiejś niższej wysokości, gdzie jesteśmy stabilnie na nogach. I z mojej strony to tyle. Jeżeli ktoś może coś dodać, to zapraszam poniżej do komentarzy. Dzięki za obejrzenie. Cześć.